Dobra, robimy, wracamy do zadań pobocznych. Maradna doszła do siebie. Nie wiem, jak ja ci się odwdzięczę, Wiedźminie. Nie oczekuję wdzięczności. Mam nadzieję, że czujesz się już lepiej. O tak. Dzięki opiece Barnaby Bazylego szybko wracam do zdrowia. Dużo wycierpiałaś. Dobrze, że mogłem ci pomóc. Tak. Setki lat cierpienia. Wiesz, co było gorsze od głodu? Obserwowanie, jak moi bliscy, moje dzieci starzeją się i umierają. W tej chwili moja rodzina już nie istnieje. Ostatni przodkowie odeszli kilkadziesiąt lat temu. Nie mam dokąd pójść. To duży dom. Spore obejście. Możesz tu zostać. Naprawdę? Nie chciałabym nadużywać twojej gościnności. Chociaż... Tak? Po tym wszystkim, co wycierpiałam, po latach głodu mam tylko jedno marzenie. Móc wreszcie gotować strawę, którą da się przełknąć. Delektować się smakami i zapachami przypraw. Zasiadać z innymi do wspólnego stołu. Jeśli właśnie o tym marzysz, to nie widzę problemu. Mogłabyś pomagać Barnabie Bazylemu w kuchni. Jadłaś jego obiady, więc wiesz, że do kulinarnych wirtuozów nie należy. Nic nie uczyni mnie szczęśliwszą, dziękuję. To ja dziękuję. Temu domowi przyda się kobieca ręka. Jest jeszcze coś, o czym chcę ci powiedzieć. Wiele lat temu mój ojciec zbierał kosztowności na mój posag. Jednak nie zdążyłam wyjść za mąż. Mnie te precjoza już się nie przydadzą, ale dla ciebie... Cóż, niech będą wyrazem mojej wdzięczności. Gdybyś zechciał je znaleźć, musisz iść do mojego starego domu, do Tastamary. Posag jest ukryty w jednej z beczek w piwnicy. Jeśli ostukasz beczki, na pewno znajdziesz właściwą. Tak zrobię. Dziękuję. Nigdy bym się nie spodziewał, że ktoś z twoją przeszłością będzie się garnął do kuchni. Boisz się, że w twoim domu będę gotowała to, co gotowałam jako wicht? Liczę, że jako człowiek będziesz miała lepszy gust. Możesz być tego pewny. Już jako dziecko lubiłam gotować. Moja babka była prawdziwą mistrzynią kulinarną. Jej wół pieczony w całości był sławny w całej okolicy. Myślałem, że byłaś właścicielką posiadłości ziemskiej. Masz na myśli to, że kobieta z moją pozycją powinna mieć kucharza? Oczywiście masz rację. Miałam najlepszych kucharzy. Ale to ja wymyślałam potrawy. Oni je tylko przyrządzali. Jesteś pewna, że nie zaczniesz tęsknić za ludźmi? Nie wiem tego. Chyba jeszcze zbyt mało czasu upłynęło, odkąd zdjąłeś ze mnie klątwę. Ale jakoś... Na razie nie ciągnie mnie do miasta. Kiedy byłaś wichtem, odwiedzałaś domostwa. Tak, ale zawsze wchodziłam do domów w nocy, kiedy wszyscy spali. Szukałam łyżek. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić zdanie. Jeżeli uznasz, że masz dość mieszkania u mnie, po prostu powiedz. Nie chciałabym wyjść na niewdzięczną. A ja nie chciałbym, żebyś tu była wbrew swojej woli. Do zobaczenia. Uważaj na siebie, Wiedźminie. Pamiętaj, że zawsze będzie czekała na ciebie ciepła strawa. To Marlena rusza do kuchni, a my ruszamy po posag. I dzisiaj, tak sobie myślę, tam po drodze do domu Marleny pojawił się też wykrzyknik. O tutaj. Jest tu też rzut beretem do Tesza Mutna. Tu jest znak zapytania bardzo, bardzo zachęcająco wyglądający, więc myślę, że po prostu będziemy się tutaj troszeczkę się pokręcimy w tych okolicach.
Naprawdę tyle tych zadań pobocznych jest, że nie mam pojęcia, za co się najpierw zabrać. No, Bargestów już nie widać. Dziwiamy widoki. No i po co ta muzyka? Po co? Tego wszystkiego się super słucha poza... Aha. Poza grą. Warto się tu rozejrzeć. Najgorsze jest to, że tu, o, proszę, jakieś drzwi i potrzebujesz klucza. Do tych drzwi się nie można dostać bez klucza, którego ja nie mam i nie mam pojęcia, gdzie go znaleźć. Dobra, ponieważ pamiętam, w której beczce był ten posag, mniej więcej. Ta jest pełna. No proszę. To sobie skrócimy troszeczkę. No i co? Złoty radosny kijek? Ładnie przetłumaczyli. Gold Stick of Joy. Ładne. Będzie dobrze wyglądało w domu. Złoty radosny kijek, no proszę. Ja w to grałam po angielsku, więc nie pamiętam jak... Nie wiedziałam wcześniej, jak to się nazwano to po polsku. No to już wiem. No dobra, tu nic nie mamy więcej do znalezienia. Gold Stick of Joy, tak to się nazywało po angielsku i to no, wygląda jak złoty joystick, tak? Nie, no, jeszcze jestem z tego pokolenia, które pamięta, co to jest joystick. I to jest oczywiście nagroda, którą CD Projekt dostał za bodajże trzeciego Wiedźmina. Także złoty radosny kijek. Dobra, gdzie to był ten znak zapytania? Nie zadania. Trzeba zejść w dół i później ścieżką w prawo. A, tam są te cudowne. Uwielbiam te opary. Nadal. Trauma mi chyba po nich została. Pięknie wyją wilki, czy cokolwiek to jest. Geralt, zjedz coś. Przyda ci się. Biegusiem. Strzeżony skarb. Tam się dużo dzieje, ale tam to po prostu chyba trzeba zejść.
Trochę żarcia. Smigol Serkis. Runda dwimerytu. Pieniążki. Ktoś Smigolowi ukradł skarb. Ale tego tu wyje, ja piórkuję. No dobra. To idziemy tam pierw tu. A później może sobie pokrążymy po też Szamutna. Nie mam pojęcia, jak się do tej piwnicy dostać. Nie wiem, może gdzieś jest wejście, że tak powiem, od tyłu z domu czy coś. Nie mam pojęcia. O. Bandaże. Bandaże, gdzie ja spakowałem bandaże? Jemu już się raczej nie przydadzą. Co? Ale zaraz, przed chwilą jeszcze oddychał. Po prostu się wykrwawił. Złamana noga i przerwana tętnica udowa. Przy takiej ranie śmierć to kwestia paru chwil. Bogowie! Co tu się właściwie stało? Ja jechałem sobie tędy z towarem, kiedy nagle usłyszałem jakieś krzyki. Ten tu, o, czołgał się do drogi i potem stracił przytomność. Zeskoczyłem z kozła, żeby go opatrzyć. I wtedy na szczęście pojawiliście się wy. Szlachetna to rzecz, pomóc nieznajomemu. Szczerze? Jak go zobaczyłem, to przeszło mi przez myśl, czy to aby nie jakaś zasadzka, czy nie smagnąć konia lejcami. Ale zostawić człowieka w potrzebie? Nie, to nie uchodzi. W wielu miejscach uchodzi. Wierz mi. Nim ruszysz dalej, umyj dokładnie ręce i spal koszulę. A potem dla bezpieczeństwa natrzyj jeszcze skórę macierzanką. Inaczej zapach krwi zwabi gule. Kim wy właściwie jesteście? Wiedźminem. Aha. Czyli myślicie, że tego człowieka zabił jakiś potwór? Zobaczmy. Noga złamana, ale przyczyną śmierci była rana. Mała, ale głęboka. Krawędzi gładkie. Albo po broni kłującej, albo po grubym pazurze, jak u Wiwerny. Ciężko rozstrzygnąć. Dziwny ten jego napierśnik. Pokryty śniedzią. Powgniatany. Chyba zabytkowy. Handluje starzyzną, to się na tym znam. Tylko ciekawe, czemu go założył. Tego nam już raczej nie powie. Teraz trzeba tylko ustalić, skąd się tu wziął. Zakładam, że z tamtej willi. Ale muszę to sprawdzić. Bywaj.
Czekaj! Idę z tobą. Chyba żartujesz. To nie jest zabawa. Cokolwiek zabiło tego człowieka, jest niebezpieczne. I może się tu wciąż gdzieś czaić. Więc na wszelki wypadek wolę się od was nie oddalać. Niech będzie. Trzymaj się blisko, mów cicho i niczego nie dotykaj. Trop prowadzi w stronę posiadłości, na wzgórzu. A tam grobowa cisza. Pewnie tutaj połamał sobie nogi. Próbował przeleść przez mur i spadł. Prawdopodobnie chciał się wydostać z posiadłości, ale nie mógł otworzyć bramy. Brama jest zamknięta od wewnątrz, ale wyraźnie naruszona. Coś próbował się tędy wydostać. Na samą myśl ciarki idą. No. Zaraza. Co na to się działo? Jakiś bankiet? Srebrna zastawa, elfie grawerunki. Służąca zadźgana czymś ostrym. Kilkanaście ciosów. Część zadana pośmiertnie. Nie wierzę, że to zrobił człowiek. To musiał być jakiś potwór. Tors przedziurawiony z ogromną siłą. Cios przebił twardy metal. Na pierśnik identyczny jak u mężczyzny z traktu. Gardło jest zmasakrowane. To był jeden silny cios. Obok ciała tarcza. Stara i wyszczerbiona. I ceremonialny miecz. Robota Ensilt. Misy ceremonialne? Jakby do składania ofiar. Ale z czego? Tylko nie mów, że z ludzi. Śladownia. Coś tu się zapaliło. Albo wybuchło. Silny zapach. Liczne rany na ciele, wszystkie kłute. Ale ciężko powiedzieć od czego. To człowiek, ale w elfim ubraniu. Jesteś pewien? Skąd by je miał? W tym są prawie nie ma nie ludzi. Uciekał, potem rzucił się na ziemię, żeby zdławić ogień. Bez powodzenia, ale zapach spalenizny się oddala. Być może ktoś miał więcej szczęścia i udało mu się stąd odbiec. Nadpalony kubrak. Ktoś go z siebie zdarł, rzucił tutaj i pobiegł dalej. Słuchaj, może tam nikogo... Wiem, że jesteś w środku. Słyszę twój oddech. Otwórz drzwi. Nie zrobię ci krzywdy. Oni tam cały czas są?
Posłuchaj mnie. Jestem Wiedźminem i przyszedłem tu, żeby ci pomóc. Ale musisz odpowiedzieć na moje pytania. Kim ty właściwie jesteś? Durand Fouché Plamondon du Savarin. Pan tych ziem. I przewodniczący klubu historycznego tu są. Przy okazji. Spotykamy się tu co roku, w rocznicę hołdu elfów. Ale coś takiego pierwszy raz. Kim są ci oni, o których mówiłeś? Te... Ja nie wiem, co to było. Duchy. Wszystko stało się tak nagle. Odgrywaliśmy scenę hołdu Divetafa, kiedy nagle coś błysło i całkiem mnie oślepiło. Słyszałem krzyki, nie widziałem nic. Wtem moje ubrania zajęły się ogniem. Zacząłem biec, ściągnąłem z siebie kubrak, wpadłem tutaj i zatrzasnąłem drzwi. Słyszałem, jak się dobijają i już myślałem, że rozwalą drzwi i będzie po mnie, ale jakimś cudem się uspokoiłem. Czyli odtwarzając scenę z przeszłości, przywołaliście przez przypadek jakiegoś upiora. Może Korgorusza albo Stubę. To co teraz? Najlepiej byłoby zrobić to jeszcze raz, oczywiście. Zwariowałeś? Chcesz, żeby to coś zabiło i nas? Nie. Nie chcę, żeby zabiło kogokolwiek. Dlatego zamierzam zrobić to, co do mnie należy. Przywołać znowu tego potwora. Czymkolwiek jest. I unieszkodliwić go raz na zawsze. Durand, dam radę odegrać ten hołd samemu? Nie, samemu nie. To było wielkie wydarzenie. Kapitulacja ostatniego elfiego króla tu są. Potrzeba przynajmniej... trzech osób. Zaraza. To dla was zbyt niebezpieczne. Mistrzu, z tego co mówicie, to ja doprowadziłem do tej masakry. Nieświadomie, ale zawsze. Mam zatem moralny obowiązek was wesprzeć. Niech nas bogi mają w opiece. Ja też pomogę. W takim razie uprzątnijmy ciała. Mamy czas, bo ceremonię przeprowadzimy nocą. Tego typu rzeczy mają większe szanse powodzenia po zachodzie słońca. I pozostaje jeszcze tylko kwestia mojej zapłaty. Nie pracuję charytatywnie. Ma się rozumieć. Zażegnasz niebezpieczeństwo, to nie będę szczędził grosza. Ja zajmę miejsce króla Ludowika na elfim tronie, a wy, Wiedźminie, odegracie rolę władcy Ensid. Musimy się przebrać, żeby wszystko było jak trzeba. Elfi, król Divetaf, przyjął Ludowika we własnym pałacu, na własnym tronie, w oślepiającym blasku pochodni. Złożył u stóp Ludowika bylen, elfi chleb, oddając ludziom władzę nad ziemią ziarna rodzące. Następnie Divetaf nalał zdobione misy elfie wino, Gwinoet, słodką krew krainy, którą mu wydarto. Wreszcie elfi król sięgnął po miecz i tarczę, by symbolicznie oddać ludziom nad swym wojskiem władzę.
Pewnie fabularnych, nie? Dumny elf i król dobył broni i padł na kolana przed obliczem Ludowika. Ludowik rzekł na on czas... Przyjmuję twój hołd i za rok powrócę, by... Bogowie, patrzcie, patrzcie na te posągi. To niemożliwe! O matko! Tutaj łuka trupi zaraz. Te rzeźby? Przecież one ożyły. Jakim cudem? Nie wiem. Jestem specjalistą od zabijania, nie ożywiania. Ja chyba wiem, co się stało. Widzicie, te statuły pochodzą z pałacu Divetafa. Kupiłem je miesiąc temu, bo... Albo wiecie co, no, lepiej będzie, jak zacznę od początku. Divetaf miał składać ludziom taki hołd każdego roku. Ale zrobił to tylko ten jeden raz, bo potem go zabito w pogromie nieludzi pod Gorgoną w 782. I wiecie co? Bardzo dobrze się stało, bo wygląda na to, że Diveta szykował na Ludowika zasadzkę. Golemy udające pomniki aktywowane słowami Homagi. Mówię wam. Jak nic, w parę chwil rozszarpałyby naszego króla i jego przybocznych na strzępy. No tak, elfy, zdradliwe nasienie. Potwór zabity. Pora wracać na szlak. Wiedźminie, czekajcie. Bardzo was proszę. Weźcie to. Szerokiej drogi, Wiedźminie. Nikt nie patrzy. Z mieczami to jest w tej chwili w tym dodatku taki problem, iż bardzo szybko znajduje się lepsze sprzęty. Ten wraca do siebie, a ja szukam dalszych przygód. Kończymy mini zadanko z Cianfanellim. O co chodzi? Mam twoje pieniądze, a także prezent w dowód wdzięczności za okazane zaufanie.
Ten miecz nazywa się Rachmistrz. Uratował mnie co najmniej kilka razy. Dziękuję. Uznajmy, że jesteśmy kwita. Jeszcze jedno... Przepraszam za to zamieszanie. Płotka się raczy kwiatkami z klombu. Które lepsze? Zabytkowy elfi miecz. Tylko walczyć z zabytkiem to tak trochę kiepsko chyba, nie? Ale dziwny. Taki, no, brutalny trochę się wydaje. Dobra, idziemy się posprzedawać parę rzeczy. No niestety nie zajrzałam do też Szamotna. Może jak będzie dzień, jak na odważnego Wiedźmina przystało. Dobra, zaczynamy jedno z dłuższych zadań. Mianowicie awanturę o wino. Zaczniemy od winicy Koronata. Jak zwykle na nogach. No jest blisko. O, dwa trolle. Co jest zjeł, bo mi się zaraz premia od żarcia skończy. Ukryty skarb. Wykrwaw się, wykrwaw się. Jeden. Prawie nic ci nie płaci, a ty masz rodzinę na utrzymaniu. Dlatego zrób co mówię, załatuj nowe beczki z tym nowym korzennym winem i nocą ci cichutko wyjedź z posiadłości. Pieniądze nie śmierdzą, będzie kolejna rzecz do zebrania. O. I zbieramy receptury na barwniki. Dobra, gdzie jest kolejna? Kolejne zadanko. Chyba to mam zaznaczone, nie?
Jest nasz przyjazny demon. Jedziemy. Chociaż sobie powiem szczerze, wolałbym, żeby on mnie najpierw tutaj do góry poprowadził. Naprzód. Pojedziemy tu. Wreszcie się zgodził jeden z drugim. Zwolnij, płotko. Oj. Co, źle poszłam? A tu jest to wejście, ale się schowało. Grasą. Dzięki ci, zacny kawalerze. Zapuściłam się na północ w poszukiwaniu ziół do nowego rodzaju wina, aż tu nagle... Spokojnie. Już po wszystkim. Te hucwoty porwały mnie pewnie dla okupu, a znając problemy pana Liama, i tak nie miałby czym za mnie zapłacić. No, ale dzięki tobie już po wszystkim. Jeśli potrzebujesz jakichś ziół, to w Koronacie mam duże zapasy. Odprowadzisz mnie? Prowadź. Jestem tuż za tobą. A mogłam zebrać. Gdzie ją odprowadzę? Do samej winnicy? Wolałabym nie. Tam zmarnowana okazja. No. No, i jesteśmy. Jeszcze raz dziękuję za ratunek. Chcesz może coś kupić? Liam nie jest chyba najlepszym gospodarzem. Stara się jak może. To nie jego wina, że na naszą winnicę spadają same plagi. Plagi? Jakiego rodzaju plagi? Ano choćby te wielkie, żółte, żarłoczne rosiczki. Strach się między winne krzaczki zapuszczać, żeby ci coś głowy nie urwało. Pokaż, co masz w zapasach. Cóż tam masz? Może ja też ci coś sprzedam. To mi nie jest potrzebne. Tu nie ma co, tak czy siak to. Cóż tu masz? Odwarz na kara wojownika. Masz tu coś ciekawego? Owoc balisty masz. Hehe.
Dzięki. Do zobaczenia. O, jakiś kolejny problem niedaleko. No nic, no nie zabrałam, ale trudno. Czy zabiorę za Hanzę, to będzie to sprzedawać. No, szkodniki winnicy. Powinienem zniszczyć to miejsce, jeśli chcę pozbyć się archesporów na dobre. Wow. Jezusiku, ile ich tu jest. Już? Wszystko? Krwiożercze rosiczki, mówisz? Dzięki za ratunek. Idź mi, prawda? Równy z ciebie chłop. Że tak powiem, za to mi płacą. Tu jedno i tu drugie. No to idziemy, jak nas prowadzi. Łyknę sobie odwróć wilkołaka. Nie wiem, czy ja będę używać jakiś. Bazyliszek, kuroliszek, starożytny leszek, widłogon, katakan, to nie. Troll, bies, leszy. Wiwerna, południca. Albo pająk. No gdzie wilkołak? Na końcu. Nie ma. Albo mam założone. Oczywiście, że mam założone. Też jakieś straszne rzeczy dzieją. Ty się schował. Jest martwy. Rano.
rana nie była śmiertelna, ale wykrwawił się. Co my tu mamy? Ten list nie mógł się tu znaleźć przypadkowo. Z notatki jasno wynika, że ktoś knuje przeciwko koronacie. Szkoda, że nie wiadomo kto. Może z czasem dowiem się więcej. Nazbierałam wina, będzie później co pić. I gdzie ostatni problem? To śledztwo oczywiście przeprowadzimy, bo... No nie ma... Bo uwielbiamy sabotaże. Na nogę, bo mam wrażenie, że tak jednak jest szybciej. Oj, kolejne. Moje doprawdy ulubione potwory. A no tak, opuszczone miejsce. Nie, dziękujemy. Dobra, bez badania. Nie. Koronata ma... Koronata załatwiona. Ale teraz musimy załatwić też Vermentino. W końcu ona też nam płaci. Raz... Dwa... Trzy, cztery, pięć... Dobra.